kiedy w 1764 roku na tron Rzeczpospolitej Obojga Narodów wstępował Stanisław August Poniatowski, państwo polsko-litewskie należało do największych w Europie. Granice państwa obejmowały nie tylko większość dzisiejszego terytorium Polski, ale także praktycznie całe Litwę i Białoruś, połowę Ukrainy, większość Łotwy, a także skrawki dzisiejszej Rosji, Słowacji i Mołdawii. W ogromnym państwie polsko-litewskim brakowało jednak sprawnych rządów, co czyniło je bezwolnym przedmiotem intryg sąsiednich mocarstw. Największe wpływy zdobyła w nim Rosja. Jej władczyni, Katarzynie II, zawdzięczał tron Stanisław August Poniatowski. Kiedy w 1768 roku przeciwko królowi i Rosjanom zbuntowała się część szlachty skupiona w Konfederacji Barskiej, doszło do 4-letniej wojny. Konfederacja Barska stała się dla sąsiadów Polski pretekstem do zaboru kolejnych terytoriów. W latach 1769-1770 Cesarstwo Habsburgów zajęło Spisz i Podhale, które zostały przyłączone do Węgier. W 1772 roku Rosja, Prusy i Austria usankcjonowały pierwszy rozbiór Polski. Rosja zajęła ziemię na wschód od rzek Dźwina i Dniepr. Prusy przyłączyły obszar dawnych Prus Królewskich bez Gdańska i Torunia oraz część Wielkopolski i Kujaw. Austria oderwała od Polski część Małopolski na południe od Wisły, a także Podole. W ciągu kolejnych lat, pod wpływem idei oświecenia, coraz bardziej rósł w siłę obóz zwolenników reform, które uczyniłyby z Rzeczpospolitej silne, nowoczesne państwo, niezależne od sąsiednich mocarstw. W 1791 roku reformatorom udało się przeforsować Konstytucję 3 maja, radykalnie zmieniającą ustrój państwa. W odpowiedzi na uchwalenie Konstytucji caryca Katarzyna II wykorzystała swoich zwolenników wśród potężnych magnatów, którzy w 1792 roku zawiązali Konfederację Targowicką i zwrócili się do Rosji o opiekę. Armia rosyjska wkroczyła do Polski, złamała opór znacznie mniejszej armii Rzeczpospolitej i unieważniła dotychczasowe reformy. Efektem interwencji rosyjskiej było nie tylko zablokowanie reform i okupacja wojskowa ziem Rzeczpospolitej, ale wkrótce także drugi rozbiór Polski. Ponieważ Austria skupiła się na walce z rewolucyjną Francją, tym razem w zaborze wzięły udział tylko Rosja i Prusy. Pod władzę rosyjską przeszła większość wschodnich ziem Rzeczpospolitej. Prusy zajęły Gdańsk i Toruń, resztę Wielkopolski i Kujaw oraz część Mazowsza. W 1794 roku w kadłubowym państwie polskim, pozostającym pod okupacją rosyjską, wybuchło powstanie kościuszkowskie. Po 8 miesiącach nierównej walki zostało ono stłumione przez wojska carskie i pruskie. Niecały rok po upadku powstania kościuszkowskiego, w październiku 1795 roku, Rosja, Prusy i Austria podpisały traktat sankcjonujący ostateczny trzeci rozbiór Polski. Tym razem Rosja przyłączyła tereny na wschód od Niemna i Bugu. Prusy zajęły obszary na zachód od Pilicy, Bugu i Niemna. Austrii przypadły ziemie centralnej Polski między Pilicą a Bugiem. Taki podział miał się utrzymać jedynie kilka lat, do czasu wojen napoleońskich, ale niepodległa Polska zniknęła z mapy Europy na całe 123 lata.